Jacek Podgórski, pomocnik Korony Kielce. A bądź obrońca, to już nie ma znaczenia takiego większego. Jacku, najważniejsze to jest właśnie to, że w końcu po dwóch remisach jest zwycięstwo. Tak, to cieszy nas najbardziej. Wiadomo, nie był to idealny mecz, ale tego nam było trzeba, tych trzech punktów u siebie. I teraz mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem i już nie odpuścimy za szybko punktów. Resovia to drużyna, która miała się tu wam postawić i rzeczywiście tak chyba było. Tak, zdecydowanie. Wiedzieliśmy, że będzie nas czekał ciężki mecz. Początek, myślę, mieliśmy bardzo dobry. W końcówkę pierwszej połowy oddaliśmy na pewno i ta stracona bramka gdzieś, no, wrzutka z boku i trochę nas to zaskoczyło. Ale najważniejsze, że odrobiliśmy i z trzema punktami zostajemy w Kielcach. Odrobina dziegciu do tej beczki miodu, jakim na pewno jest zwycięstwo. Nerwowość w poczynaniach defensywnych w kilku sytuacjach. Tak, na pewno. To się zgadza gdzieś. Czasami za nerwowo, za mało spokoju nas mieliśmy, ale po tych dwóch remisach bardzo chcieliśmy wygrać i wiadomo, gdzieś presja trochę delikatna jest. To każdy wie, że my chcemy awansować i chcemy się piąć w górę, ale to nas nie może elektryzować. Musimy mieć więcej spokoju, tym bardziej, że mamy bardzo doświadczony zespół i tego się od nas wymaga. Po tym zwycięstwie w zupełnie innych, dobrych nastrojach pojedziecie do Legnicy na starcie z liderem. Tak, na pewno w lepszych, nie w jakimś hura optymizmie, bo wiadomo, gdzieś też kontuzje nas dotykają, bo dzisiaj Dzwonek też tam zszedł z urazem, Grzesiu, i nie wiadomo co z nimi, gdzieś cały czas się ktoś wypada, wiadomo kartki jeszcze, ale na pewno z optymizmem będziemy patrzeć w przyszłość i do Legnicy jedziemy po 3 punkty. Dawid Błanik, strzelec zwycięskiej bramki dla Korony Kielce w nie najłatwiejszym spotkaniu, ale najważniejsze chyba dla was, dla kibiców, dla nas wszystkich jest to, że meczu wygranego. No dokładnie tak jak pan powiedział, gdzieś ten mecz nie był łatwy od pierwszej minuty, widać było, że Resovia nie przyjechała tutaj pograć sobie w piłkę, tylko zapunktować. Na całe szczęście my strzeliśmy jedną bramkę więcej niż przeciwnik i cieszymy się z bardzo ważnych dla nas 3 punktów. Dobre zachowanie Dalibora Takacza, który tam najpierw okiwał jednego z zawodników Resovii, a później wrzucił tę piłkę w pole karne. A ty, jak dobrze widziałem na powtórkach, klatką piersiową wrzuciłeś ją, wepchnąłeś do bramki. No dokładnie, gdzieś tam udało się klatką piersiową strzelić bramkę. Moja pierwsza taka bramka, więc na pewno cieszy. No i co? I wygrywamy spotkanie i teraz skupiamy się na następnym spotkaniu, bo wiemy, co nas czeka. Nie? Choć w dalszym ciągu drużyna nie ustrzega się błędów, bo one były. Szczególnie to widać było w poczynaniach defensywnych, często gdzieś takich nerwowych reakcjach na to, co robi przeciwnik. No dokładnie, no, piłka nożna to jest gra błędów, wszyscy o tym wiemy i te błędy będą. No, musimy pracować na tym, żeby tych błędów było jak najmniej i będzie tylko lepiej wtedy.